Spójrzmy, co znajduje się na naszej ilustracji. Mamy tutaj taki duży trójkąt prostokątny. Widzimy, że tutaj mamy kąt, który ma miarę 32 stopnie. Tutaj znajduje się kąt prosty. Tutaj również znajduje się kąt prosty oraz tutaj znajduje się kąt prosty. To są kąty, które mają miarę 90 stopni i tutaj zaznaczony jest jeden kąt, który jest nazwany teta. I to, co będziemy chcieli zrobić, to będziemy chcieli wyznaczyć miarę tego kąta teta. I można to zrobić na kilka sposobów. I pierwszy z tych sposobów. Popatrzmy. W tym w trójkącie, który teraz tutaj zaznaczam myszką, widzimy, że mamy 90 stopnie oraz 32 stopnie. Więc um... Mamy tutaj taki trzeci kąt. I teraz popatrzmy, co możemy jakie informacje możemy wyciągnąć na temat tego kąta. Widzimy, że ten kąt razem z kątem teta tworzą razem 90 stopni, czyli to są kąty dopełniające, więc ich suma daje 90 stopni. Więc 90 stopni minus teta to jest miara tego kąta, który przed chwilą zaznaczyłem. Czyli tutaj mamy 90 stopni minus teta. I popatrzmy. Mamy tutaj 90 stopni minus teta, tutaj mamy 90 stopni, a tutaj mamy 32 stopnie. Więc yy, wiemy, że suma miar kątów w tym trójkącie daje nam 180 stopni, czyli dodajmy do siebie te trzy kąty. Tutaj będziemy mieli 90 stopni minus teta Dodamy do tego 90 stopni, bo to jest ten kąt, który jest tutaj, to jest kąt prosto, ma miarę 90 stopni. I dorzucimy do tego jeszcze ten kąt. O, zaznaczę ten kąt na fioletowo i do tego musimy dorzucić jeszcze 32 stopnie. I to ma nam dać 180 stopni, bo wiemy, że suma miar kątów w trójkącie daje nam 180 stopni. Widzimy, że mamy jedno równanie, jedno nie więc możemy to rozwiązać. Od razu możemy sobie e, zaobserwować, że 90 stopni i 90 stopni da nam 180 stopni. Uprościmy sobie to w taki sposób, czyli mamy 180 stopni minus teta plus 32 stopnie. To daje nam 180 stopni. I zarówno po jednej stronie i po drugiej stronie występuje 180 stopni, więc odejmując od lewej i od prawej strony te elementy nam się wyzerują, więc z prawej strony tutaj będziemy mieli 0 i otrzymujemy coś takiego. Minus teta plus 32 stopnie równa się 0. Przerzucając teta na drugą stronę ze zmienionym znakiem, otrzymujemy, że teta ma miarę 32 stopni. Czyli ten kąt tutaj ma miarę 32 stopni. Pokazaliśmy to tutaj na jeden sposób. Teraz przejdźmy do drugiego sposobu. Przenieśmy się teraz do tego największego trójkąta. Co możemy powiedzieć o tym trójkącie? Wiemy, że ten kąt ma miarę 32 stopni, ten kąt ma miarę 90 stopni, ponieważ jest to kąt prosty, więc znamy miarę tych dwóch kątów, więc jesteśmy w stanie powiedzieć, jaką miarę ma ten kąt, który znajduje się tutaj. Oznaczymy ten kąt tutaj jako x i... Znowu korzystając z tego, że suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, otrzymamy coś takiego. X dodać 90 stopni, dodać 32 stopnie, 32 stopnie, yy, miary tych trzech kątów sumują się nam do 180 stopni. odejmijmy od lewej i od prawej strony 90 stopni, więc tutaj będziemy mieli 90 stopni. I teraz odejmując 32 stopnie od lewej i od prawej strony otrzymamy, że x jest równy 58 stopni. Więc znamy już miarę tego kąta, to jest 58 stopni. E Oj, napisałem 580, tutaj 58 stopni. I popatrzmy. Teraz zerknijmy na ten trójkąt, który teraz o, tutaj zaznaczę. Widzimy, że jeden z tych kątów ma miarę 58 stopni. Przed chwilą sobie wyznaczyliśmy miarę tego kąta, ale również możemy podać miarę drugiego kąta, tego, który znajduje się o tutaj. Skoro ten kąt ma miarę 90 stopni i ten kąt y, prosty ma wspólne y, ramię z tym kątem, który znajduje się tutaj o, a te pozostałe ramiona sumują się do prostej. Y, dopełniają się do prostej, tak? Nie sumują, dopełniają, więc y, te dwa kąty razem to są kąty dopełniające, które będą sumowały się do 180 stopni. Skoro ten kąt ma miarę 90 stopni, to tutaj również będziemy mieli kąt prosty, który ma miarę 90 stopni. Stąd też będziemy mogli powiedzieć, jaką miarę ma ten kąt, ponieważ znamy w tym trójkącie miary dwóch kątów. Oznaczmy sobie miarę tego kąta jako y i wiemy, że y dodać 58 stopni, dodać. Tutaj 90 stopni. To suma tych miar da nam 180 stopni, bo to są kąty w trójkącie. E, widzimy, że odejmując od lewej strony 90 stopni, od prawej strony 90 stopni, tutaj będziemy mieli 90 stopni e, i odejmując 58 od lewej strony i od prawej strony otrzymamy, że Y równa się 32, czyli kąt Y ma miarę 32 stopni, czyli ten kąt ma miarę 32 stopni. I... E, Możemy sobie teraz przejść do kolejnego kąta, do tego, który znajduje się tutaj. Popatrzmy ten kąt. Nazwijmy sobie ten kąt jako Z. Kąt Z oraz kąt Y to są kąty dopełniające, bo widzimy, że one razem tworzą 90 stopni, więc skoro ten kąt ma miarę 32 stopni, to ten tutaj kąt będzie miał miarę 58 stopni, więc możemy sobie to zapisać. Tutaj mamy 58 stopni. I teraz znajdujemy się w tym trójkącie, który jest tutaj. O, dotarliśmy aż do tego trójkąta, wyszczególniam ten trójkąt i teraz skupmy się na tym trójkącie. Wiemy, że ten kąt ma miarę 58 stopni, ten kąt e, ma miarę teta, chcemy znaleźć miarę tego kąta, ale co jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć o tym e, tutaj kącie? Wiemy, że ten kąt ma 90 stopni, ten kąt również będzie miał 90 stopni, bo te dwa kąty mają wspólne ramię, pozostałe ramiona tworzą tutaj prostą, więc to są kąty e, Przyległe, które sumują się do 180 stopni. Tak więc otrzymujemy coś takiego, że ten kąt 58 stopni, będziemy teraz znowu korzystali z tego, że suma miar kątów w tym trójkącie daje nam 180 stopni. Czyli mamy ten kąt 58 stopni, dodać miara tego kąta tutaj, czyli 90 stopni, dodać nasza teta, to suma tych e, trzech kątów ma dać nam 180 stopni. Czyli mamy 180 stopni. Odejmując 90, strony, 90 stopni od lewej strony, to nam się wyzeruje. Tutaj będziemy mieli 90 stopni. I odejmując od lewej... O, może przepiszemy sobie to, co nam tutaj zostało. 58 stopni plus theta. To jest... 90 stopni i odejmując 58 stopni od lewej strony i od prawej strony otrzymaliśmy tutaj 32 stopnie i doszliśmy tutaj do tego samego rezultatu co przy pierwszej próbie. To tutaj była pierwsza próba, ten pierwszy sposób i widzimy, że otrzymaliśmy dokładnie to samo. I to jest fajne w tych zadaniach, że można dojść tutaj w niektórych przypadkach do tego samego wyniku na kilka sposobów i takie zadania bardziej przypominają tutaj grę niż jakieś bardzo trudne zadanie, które trzeba rozwiązać. Rozwiązywanie takich zadań jest na ogół bardzo przyjemne i tak jak już mówiłem można to zrobić na kilka sposobów.